Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w bardzo specjalnym miejscu, w studiu, jedynym chyba takim studiu w Polsce. To studio w remoncie, zobacz, tu jeszcze wiszą gdzieś garnitury, dziecko z tyłu, kartonów tysiące. W mobilnym studiu Jarosława Kuźniara, studio Jaroscope. Ja na twojej stronie, Jarku, przeczytałem, że ty jesteś osobą, która potrafi mówić 25 godzin jeżeli mam na coś dobę do powiedzenia, tak. I 8 dni w tygodniu. Kiedyś była taka kartka... Czy tobie się nigdy nie kończy wątek? Staram się, żeby mi się nie kończył, bo jeszcze z tego żyję, ale wiesz co, była, kiedyś to mnie zainspirowała taka kartka w CNN-ie. Oni wysyłali swoim partnerom w świat kartki, które brzmiały po prostu 25 na 8, sugerujące, że no 24 na 7 to wszyscy nadają, a trzeba zrobić krok do przodu, więc to trochę tak, że pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście jak już włącza, szczególnie tak jak teraz, zobacz, buziaki dla Zosi, bardzo dziękujemy. Tu mamy 300 osób, tu u ciebie też mamy całkiem sympatyczną grupę ludzi. Trzy kamery, jedziemy w samochodzie i robimy telewizję, no więc gadam. Czy ty już czujesz się dziennikarzem internetowym, czy jeszcze telewizyjnym? Wiesz co, ja widzę zmieniający się świat i tak jak ostatnio w Pulsie Biznesu Grzesiek pisał fajną historię o tym, jak to za chwilę będzie wyglądało. Tomasz Lis, powiedzmy 3000 widzów w TVP2, za chwilę pojawia się w Onecie i potencjalnie 16 milionów użytkowników, jak to zrobić. Więc wydaje mi się, że to jest coś oczywistego, że dzisiaj właśnie bierzesz takie coś, do szyby przyklejasz, wkładasz telefon, ty wkładasz tutaj dwie kamery i możemy robić to w takiej jakości, jaką można zobaczyć. To też przekonał mnie do tego trochę Michał Szafrański, że to działa w ten sposób, że dzisiaj dla tego, który jest po drugiej stronie, nie ma żadnego znaczenia, czy my nadajemy z samochodu, czy ja za chwilę będę nadawał z lotniska w Amsterdamie, w Warszawie, czy w Buenos Aires, bo jeżeli on tam widzi człowieka, który do niego gada, ten człowiek ogarnia sprzęt do tego stopnia, że nie wiem, kamera mu się nie trzęsie, to ma jakąś tam jakość też mimo wszystko technologiczną, to bierzesz Apple TV, wciskasz, nie wiem, guzik, pod którym jest zakodowany peryskop i oglądasz to na telewizorze. Michał wysłał mu kiedyś do Tokio takie zdjęcie pokazujące, stary, jesteś u mnie w domu w ten sposób, więc gdzie jest różnica? Co więcej, często nawet na drugim końcu świata dostęp do internetu jest dużo lepszej jakości. W Japonii niż... może nie zawsze, ale rzeczywiście lepszy niż w Polsce u nas często. A jak ważne są te twoje własne kanały w budowaniu biznesu? W budowaniu biznesu nie jestem w stanie tego ocenić, ale w budowaniu czegoś, co zaczyna biznes, czyli marki osobistej, marki własnej, to pewnie zdecydowanie tak. Ja mam też takiego ogromnego kaca i ogromny niedosyt po tym, co się wydarzyło z uwagi na biznes w moim zawodowym życiu i przymusowego rozstania z TVN24, więc dla mnie to, że ja wsiadam tutaj o godzinie 6:45, dzisiaj jestem po raz pierwszy w makijażu o tej porze, bo wiedziałem, że będziemy się spotykać, a nie wyglądam na jest makijaż, tak? Nie wiem, czy to przy tym świetle nie, od razu widać inny człowiek. Natomiast jestem tuż przed podróżą wymęczony jak cholera, więc na to się przygotowałem, ale to pozwala mi wygadać się w tematach, które dla mnie są interesujące, na które nie ma czasu po godzinie 8 w Dzień Dobry TVN, ale jednocześnie to też pokazuje, że okej, kiedyś byliśmy w stanie napisać fajne 140 znaków, no ale później ładne zdjęcie. Gorsze, lepsze filtry doszły, więc to już nie jest problem. Później nagrać jakiś film, to też nie jest problem, ale być z kimś live dla mnie to jest najlepsza robota, bo uwielbiam mówić, jak już wiem, że jest czerwona lampka, to ja inaczej konstruuję myśli, inaczej mówię, jestem bardziej skoncentrowany i tak dalej, i tak dalej. Jak wiem, że nagrywam, to wygląda zupełnie... Damy radę, mała. To wygląda zupełnie inaczej i dlatego... Dlatego się w to wkręciłem i wiem, że to tak będzie wyglądało. Dzisiaj wyświetla mi się National Geographic jest live na Islandii i oni śmigają sobie po Islandii. Mają telefon w pionie niestety, więc nie dbają o jakość obrazu, ale rozumiem, że zdjęcia dzięki temu będą mieli. Ale jeszcze tego nauczą. Wiesz, pokazują backstage tego, jak wygląda ich wyprawa. Jeżeli takie marki i tacy ludzie to robią, to głupio nie spróbować, nie skorzystać z tego narzędzia. Porozmawiamy chwilę o biznesie, tak. Bo dziennikarzem jesteś już kilkanaście lat. No, biznesmenem 23. Biznesmenem dopiero od niedawna. Wiesz, czego się nauczyłeś do teraz o biznesie? Ogromnej pokory i tego, że tak jak telewizji nie jesteś w stanie zrobić sam, bo musisz mieć radio, Radio Sudety, w którym pracowałem mając lat 15, 16, 17. Rzeczywiście robiłeś sam. Brałeś kluczek, otwierałeś w toalecie jeszcze... ponieważ oszczędzaliśmy na ogrzewaniu, więc w toalecie zimą była bryła lodu, ale otwierałeś to radio, zapalałeś, gadałeś i byłeś tylko sam. Natomiast w telewizji już za cholerę tego nie zrobisz, bo potrzebujesz fajnego operatora, świetnego realizatora, cudownego dźwiękowca i kogoś, kto ci pomoże w którejś kryzysowej sytuacji, na przykład powiedzieć gadaj jeszcze pół godziny, bo nie możemy się z kimś połączyć. I w biznesie jest to samo, nawet przy takim prostym spełnianiu marzenia, jak na nowej stronie otwieramy goforward.com shop. Wstawiamy tam parę na razie produktów i chcemy to rozwijać.
I nagle się okazuje, że w ciągu jednej doby prawie wszystko z magazynu schodzi i ja już mam tyle innych rzeczy na głowie, że nie byłbym w stanie tego robić. Potrzebujesz do tego sympatycznych ludzi, którzy nie zawsze są po studiach turystycznych, nie zawsze mają 20 lat i więcej i okazuje się, że jak przekonasz do, nie wiem, swojej idei, swojej myśli, swojego marzenia ludzi, to jesteś w stanie też z sercem robić biznes, tak samo jak robi się telewizję. Nie widzę żadnej różnicy, czy to jest sprzedawanie informacji, czy to jest sprzedawanie podróży, bo pod spodem jest ta sama emocja. Ludzie, którzy są w to wkręceni, wierzą po pierwsze w ciebie, a po drugie w to, że rzeczywiście razem jesteśmy w stanie coś fajnego zbudować i podobnie jak ja tutaj, wiedzą, że musimy iść powoli i w niektórych sytuacjach nie przyspieszać, bo popełnimy wtedy błędy. A skąd czerpiesz inspirację do tego, jak prowadzić biznes? Skąd czerpiesz wiedzę o prowadzeniu biznesu? Wiesz co, z życia trochę tak, bo na razie jestem w tej pozytywnej sytuacji w porównaniu do niektórych innych startupowców, że pracuję w telewizji, robię wykłady, robię szkolenia, związałem się ze ZWPS-em, więc mogę te pieniądze, które zarabiam poza biznesem, inwestować w to, co jest moją pasją, więc mam trochę spokoju i takiego... Czy stać cię na popełnianie błędów? Stać mnie na popełnianie błędów, no. Nawet taka historia, która wydarzyła się zaraz przy drugiej wyprawie w zeszłym roku na Islandię, kiedy Syberia zamknęła się tak, że jakby to nie było, ja nie musiałem dołożyć do tej wyprawy. Natomiast później okazało się, że na Islandię brakuje nam dwóch osób, które zamkną tak wyprawę, że ja wyjdę na zero. Ale w krótkim czasie trudno było nam znaleźć te dwie osoby, więc wiedziałem, że ja za nie muszę dołożyć pieniądze, czyli po jakieś 8 tysięcy złotych, żeby ta wyprawa się po prostu odbyła, bo jak ja tego nie zrobię, mimo że mógłbym, bo każde biuro podróży ma napisane, od 10 osób jedziemy, jak jest mniej, rozwiązujemy grupę, koniec. Nic nie protestuję, bo wiadomo, że tak to działa. To ja już widziałem te tytuły, tak? Po pierwszej wyprawie Kuźniar się poddał, albo odeszli od niego klienci i tak dalej, więc nawet to myślenie tym, że ryj z telewizji bardzo pomaga w biznesie, tutaj okazało się, że to jest odwrotne. Na mnie ciąży jakby taka trochę podwójna odpowiedzialność za to, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało jakość i żebym nie dał ciała. Więc na przykład to była dla mnie nauczka, że to mimo, że za pierwszym razem się udało, drugi raz jest bliższy, fajniejszy wydaje mi się, ale wcale to nie jest takie proste to zrobić. Go Forward na początku było prostą stroną blogową, tak. Teraz stało się, zrobiło krok do przodu w stronę bycia portalem o podróżach. Tak. To nie jest już strona tworzona tylko przez ciebie, tam jest kilku różnych autorów, a może i więcej. Ja się doliczyłem kilku takich, tak, którzy tam regularnie coś rzucają. Jak wyobrażasz sobie przyszłość tego miejsca za na przykład rok, dwa? Wiesz co, wyobrażam sobie tak, że na pewno nie będziemy robili tak, że nasza grupa nagle będzie miała 20 osób, bo powiedzmy jest tylu chętnych, tylko spróbujemy zwiększyć liczbę wypraw, tak, żeby, marzy mi się, żeby w ciągu dwóch lat czy trzech lat co miesiąc gdzieś, jakaś, w każdym miesiącu gdzieś jakaś nasza grupa była. Natomiast wydaje mi się, że to musi ewoluować w ten sposób, że jeżeli Karolina Chytrek-Prosiecka, która właśnie pożegnała się z telewizją ostatnio i też wybrała swoją inną drogę, wysłała mi zdjęcie pierwszej strony GoForward, która była prosta, bo to było jedno zdjęcie i tylko było napisane planu, jeżeli chcesz ruszyć z nami w świat. A teraz chciałbym, żeby to rzeczywiście było coś takiego, że jak przyjdziesz, to nie musisz czekać, aż kolejny tekst ci się pojawi, tylko widzisz wszystkie możliwe teksty, które u nas są, które cię mają inspirować do podróży, pod ręką. Ja to widzę w statystykach także, jak inaczej, jak dłużej, jak inaczej ludzie zaczynają tę stronę czytać. Jak ze dwa miesiące temu udało mi się namówić takiego sympatycznego copywritera, pisarza z Częstochowy do tego, żeby z nami współpracował, zakręconego na punkcie podróży. I teraz publikujemy dwa, czasem trzy teksty dziennie, więc tych tekstów, tego kontentu cały czas z telewizji. Content is the king. Mamy trochę, więc mamy co pokazywać i chciałbym, żeby to nie było biuro podróży tylko i wyłącznie, czy strona biura podróży, bo tego wszędzie jest pełno i jakby z samą podróżą, samą sprzedaż, na samej sprzedaży podróży nie jesteś w stanie, wydaje mi się, zbudować wartości, która jest w tym najcenniejsza dla mnie dziennikarza, bo pewnie gdybym nie był dziennikarzem, a tylko biznesmenem, to bym popatrzył w statystyki i powiedział sobie, przepraszam bardzo, te teksty to generalnie jest nasz koszt, to w ogóle nic nam nie daje, ale mi daje ogromną fajdę, że to jest moje. Ludzie przychodzą, czytają, mają z tego frajdę. Tak tym myślę. Jeżeli mówimy o kontencie, to można tworzyć content taki jak na przykład nasza dzisiejsza rozmowa, czyli bardziej strona quantity, czyli więcej, częściej, codziennie, ale też w internecie jest dużo treści, które spełniają parametr quality. Co bardziej pomaga biznesowi w sprzedaży, w budowaniu relacji
z Twojego punktu widzenia? Jakość. I to widzę, jest piątkowe popołudnie, ja muszę pędzić do Łodzi na spotkanie z, być może, mam nadzieję, takim dużym partnerem, jeżeli uda nam się nawiązać współpracę, to będzie dla GoForward bezcenne. Ale mamy klienta, który w sklepie naszym zamówił kubek. Prosta rzecz, nic takiego, tak? Ale on mówi, że potrzebuje go do 12 w piątek, bo później wyjeżdża na narty, bo się zaczynają ferie. Więc ja, jadąc do tej Łodzi, zajeżdżam do niego do biura, wchodzę i mówię, dzień dobry, przywiozłem kubek. O, cholera. Okazuje się, że w ogóle trafią do firmy, która jest inwestorem strategicznym w niektórych firmach, restrukturyzuje firmy. Jest dwóch facetów, którzy mówią, szukałeś pieniędzy gdzieś na rynku, podobno, chodźmy, zróbmy coś razem. Więc to są czasem takie zbiegi okoliczności, ale on wyjmuje ten kubek z pudełka i tu ja mam, niestety jestem cholernym estetą, więc wiem, że to jest początek i ja nie mam jeszcze czegoś własnego, w co mogę włożyć moją rzecz. Ale mówię mu, tłumaczę, że to właśnie jak wygląda i on ocenia przede wszystkim jakość. Mówi, badziewia jest na rynku sporo. Moja relacja z nim, to, że ja jestem tam żywy, że ja to robię bezpośrednio, że nie daję tylko gęby czemuś, co później jest kolportowane przez innych i że on nie oparzy się tym, co mu przywiozłem i tak dalej, i tak dalej. To musisz dać, myślę sobie dzisiaj na takim rynku, trochę jak z youtuberami. Co z tego, że jest ich milion, jeżeli nie dasz jakości w kamerze, w dźwięku, we wszystkim, to generalnie to daleko nie zajdziesz z tym wszystkim. Więc także i tutaj, jeżeli chcesz pokazać komuś, że wyprawa na Alaskę kosztuje prawie 26 tysięcy złotych i ty mu udowodnisz dlaczego, że koszty transportu to 75%, że to po prostu tyle musi kosztować, żeby to się spinało jakkolwiek, no to jeżeli sprzedajesz tak drogą wyprawę w jednym miejscu, inna kosztuje u ciebie, nie wiem, 9 czy 15 tysięcy złotych, to klient musi wiedzieć dlaczego i musi dostać też coś, co jest mimo wszystko jakości premium, bo inaczej, jak gdybym tego typu wyprawy sprzedawał na stronie pierwszej, która była GoForward.com, to totalny rozjazd między ceną a tym, co widzisz na samej wizytówce. A jak definiujesz to jakoś premium w podróżowaniu? To, że klient czuje się cały czas dopieszczony, to, że klient czuje się cały czas indywidualnie traktowany, to, że ja w piątek, jak już wracałem z Łodzi, dzwoniłem do każdego z 10 klientów, z którymi ruszamy i ja mam po drugiej stronie dobrego znajomego trochę, bo tak brzmią, tak mnie traktują, a znamy się mailowo przez jakiś czas, kiedy przygotowywaliśmy wszystko. Każdy jest traktowany przez nas indywidualnie, nie ma żadnych hurtowych maili, nie ma żadnej hurtowej komunikacji i ta wyprawa też się skończy właśnie w ten sposób, że to jest tylko taka grupa ludzi, którzy mają wspólny cel, są z różnych środowisk, z różnych biznesów także, w różnym wieku, bo mamy rocznik 85 i 64, więc i nagle się okazuje, tak było w tych wyprawach z zeszłego roku, że na każdej z tych wypraw cel sprawia, że ludzie zaczynają ze sobą żyć jak dobrze znajomi już na lotnisku po prostu. Brzmi jak strategia Amazon, komentuje jeden z naszych widzów. No to piękny, to piękny wzorzec. Natomiast wiesz, o czym myślę sobie jeszcze? Zapytałeś mnie o to, skąd ja się uczę biznesu, a ja się go uczę z życia, bo mi teraz zaczyna brakować tego, czego mi brakowało czasem na dziennikarstwie, nie, bo jednak mimo wszystko tego się nie da wziąć z książek, jak mówić i tak dalej, i tak dalej. Ale w biznesie wiem, że mimo, że on już ruszył, to ja muszę doszusować gdzieś do takich fundamentów księgowych, do takich fundamentów zarządczych, do takich fundamentów też HR-owych i to jest coś, na czym teraz się skupiam, żeby tą wiedzę jednak mimo wszystko brać z książek czy od ludzi, z którymi się spotykam, bo tego po prostu nie potrafiłem. Jak duży jest zespół, którym zarządzasz? To są trzy przesympatyczne osoby. Dwie takie związane ze mną od ponad roku, a Filip, który właśnie ogarnia GoForward.com Shop, jest od kilku miesięcy i jest takim młodym 19-latkiem, który komunikuje się w tak nowoczesny sposób, że ja czasem nie nadążę przeczytać jednej odpowiedzi od niego, a on już wysyła drugą, bo to są czasem pół słowa. Wiesz, to właśnie tak dzisiaj działa, że to, że tutaj nas ludzie oglądają, ja mam w jednej kamerze ręka, w drugiej kamerze, w trzeciej kamerze, to jest dla niego naturalne. Wszystkie Snapchaty i tak dalej, to też jest dla niego naturalne, natomiast jest frikiem na punkcie lotnictwa i logistyki, jak się okazuje, więc bardzo, bardzo mi w tym pomaga. No właśnie, a w takim razie, jeżeli ktoś może z naszych widzów chciałby pracować dla Kuźniara, to co trzeba zrobić? O Jezu, jak się zgłosić? Wiesz co, to jest trochę tak, że czasem decyduje bardzo, bardzo prosta albo prozaiczna rzecz. Zgłosić się można pisząc na biuro@goforward.com, bo wierzę, że będziemy potrzebowali rąk do pracy, ale ja jak piszę maile do klientów, to zawsze załączam cały zespół w korespondencji, mimo że nie każdy powinien te korespondencje widzieć, bo się kompletnie tym na przykład nie zajmuje. Ale chcę, żeby oni zobaczyli, w jaki sposób ja się komunikuję z klientami, żeby jeżeli ja teraz ruszę na 2 tygodnie do Ameryki z klientami, to żeby oni mogli z innymi w ten sposób też być, rozmawiać, bo to pokazuje, jako, znaczy jest
jesteśmy w stanie wywołać fajną więź między nami, więc czasem, jeżeli ktoś udowodni, że po prostu ma do tego serce, rozum i jest szybki, szybszy czasem niż kuźniar i jest w stanie pomóc w tym wszystkim, no to później się otwiera prosta droga. No. Tu jeszcze ktoś zasugerował, że można by też przynieść kubek osobiście Jarkowi. Można. Nie, ale łapówek nie przyjmujemy. Ja już mam nauczkę po spotkaniach ze studentami, którzy mówią tak, a na pewno w telewizji to pan jest albo przez łóżko, albo przez znajomości, a ja zawsze im odpowiadam, że ani jedno, ani drugie w moim przypadku. I kiedy kończą się zajęcia, zdarzają się tacy, którzy przychodzą i mówią, czy zaniósłby pan moje CV do telewizji? Mówię, no to jak? Mają być znajomości, czy nie? Więc nie jestem przekupny, cholera. No. To może na koniec dla tych, którym... Koniec byśmy zobaczyć, że jechali do Kanału Plus prawie, że... No. Którym mało dzisiejszej rozmowy. Jak będzie można cię śledzić podczas wyprawy? Wiesz co, najbardziej będziesz, na żywo jak się da. Będziesz robił Jaroskołpa codziennie rano? Nie wiem, czy codziennie rano. Bo najważniejsi będą, bo klienci będą też ważni, ale ląduję w Buenos, kupuję kartę i czerpię garściami z internetu argentyńskiego, ile się da. W Urugwaju to samo. No i jak tylko będzie można, to ja przetestowałem Snapa, do którego wielu ma dystans w Japonii i to jest najlepsze narzędzie do opowiadania podróży prawie live, poza peryskopem, którego też tam używałem, ale na Snapchacie to, że tam na każdym rogu właściwie masz jakąś historię do opowiedzenia w wersji wideo. Więc nie myśląc tym, o czym myśli wielu, że to jest narzędzie dla nastolatków, którzy szukają tam ucieczki przed rodzicami, guzik, prawda. Jeżeli jesteś w stanie fajnie opowiedzieć podróż, to nawet jak nie masz internetu, to ci się fajnie zapisuje w historię, a później ciach, leci w świat. Więc ja chciałbym być w tych miejscach, w których tylko będzie można live, być live. Statyw to tak jak plecak. Na jednym ramieniu plecak, a na drugim statyw i kamera, zresztą to, o, zwyczajne to. I już, no. I to jest całe studio. Całe studio, właściwie. Jarku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Zofa, dzięki, że wytrzymałeś, kochanie. Dziękujemy. Tak dzisiaj się robi telewizję, wiesz? Dziękujemy widzom. Dziękuję. Zarówno Jaroskopa na tak. Facebook Mentions, nie, to jest Periscope. Periscopa włączyłem, wiesz dlaczego? Bo Facebook Mentions pozwala tylko tak. W pionie i bo oni chcą, ale podobno mają to zaraz zmienić. Niech zmienią, dlatego że tutaj jakbyśmy trzymali w pionie, to musielibyśmy się przytulać, żeby nas było widać, więc wyrównamy. Tak. Także bardzo dziękujemy. Dzisiaj specjalne wydanie Brief Morning z studia Jaroskop. Na żywo, w drodze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Nie umówmy się, przyjechałeś z Piaseczna do Warszawy, kolejką jechałeś ile? 30 minut? Tak. No proszę, a tu 20 minut szybko nam poszło. Właśnie, też jestem w szoku. To ja Cię zawożę do redakcji teraz, tak? Tak. Dobra. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w rozmowie. Brief Morning wraca znowu jutro rano, a później jutro po południu wylatuje. Tak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Cześć.